Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wyprodukowana jest taka na przykład gąbka do kąpieli, taki zlewozmywak do mycia naczyń, czy na przykład gąbka tapicerska do produkcji mebli? Te same gąbki są wśród nas, znajdują się na przykład w siedzisku, w którym siedzę, w podsufitkach samochodowych, w oparciach i naprawdę w wielu, wielu innych produktach codziennego użytku. Nie doceniamy tego materiału, a jest wśród nas. Czy zastanawialiście się może kiedykolwiek, jak taką gąbkę się produkuje? Czy można ją zrobić we własnym zakresie? Czy jest to ogromna tajemnica tylko i wyłącznie dużych firm zajmujących się właśnie produkcją tego typu materiału? Jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić samemu taką gąbeczkę we własnym zaciszu, własnego garażu, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy przez kompleksowy proces, którym pokażę Wam, jak powstaje właśnie taka typu gąbeczka, musimy pierw zrozumieć, co to jest. Co to jest w ogóle za materiał? Jak to się nazywa? Tak więc, moi drodzy, taka gąbka, czy to właśnie do zmywania naczyń czy kąpieli, czy też pianka tapicerska, siedzisko, być może pianka do dociepleń poddaszy, pianka montażowa do okien, różnego rodzaju kleje szewskie, nieszewskie. To wszystko jest dziedzina, która się nazywa poliuretany. Poliuretany, takie słowo troszeczkę cięższe do wypowiedzenia. Poliuretany. Tak, to są wszystko poliuretany. Moi drodzy, mimo że różnią się proporcjami, składem chemicznym, dodatkami, mieszaninami, do różnego celu, różnie to wszystko wygląda, ale to nadal wszystko są poliuretany. Moi drodzy, niestety, ten świat jest złożony z poliuretanów. Jeżeli zabrakłoby na świecie ropy naftowej, o co bardzo wielu walczy, tak naprawdę zabrakłoby naszego życia. Poliuretany są złożone przede wszystkim z dwóch głównych składników plus dodatki, tak więc polioli, a te właśnie powstają na bazie ropy naftowej. Co prawda są już próby podejmowane, ekologiczne pozyskiwanie polioli z roślinnych tam olejów, ale wyobrażacie sobie kupić powiedzmy klej do sklejenia podeszwy w bucie za 500 zł tylko dlatego, że został wyprodukowany w sposób ekologiczny z polioli, z produktów roślinnych? No ja sobie, moi drodzy, tego nie wyobrażam. Tak więc składową poliuretanów są poliole. Poliole, tak jak wspomniałem wcześniej, pochodzą z ropy naftowej i one są praktycznie głównym składnikiem wszystkich poliuretanów. Drugim natomiast składnikiem poliuretanów są izocyjaniany. I tutaj, moi drodzy, możemy wyróżnić dwa izocyjaniany. Tak więc TDI oraz MDI. One bardzo kluczowo się różnią, ponieważ mają dwie różne właściwości. TDI są poliuretanami, które bardzo mocno reagują z poliolami, czyli można powiedzieć doprowadzają do burzliwej reakcji. Dzięki właśnie izocyjanowi TDI możemy stworzyć na przykład piankę montażową, którą natryskujemy czy ocieplamy budynek. Proces chemiczny następuje momentalnie, jest szybka reakcja i dopiero dochodzi do utwardzania. Taka gąbka właśnie też powstaje dzięki izocyjanowi TDI zmieszanym z poliolem. Zachodzi burzliwa reakcja, mamy bardzo dużo tutaj napowietrzenia w tej gąbeczce. Oczywiście jeszcze ważnym czynnikiem jest tutaj w tej gąbce akurat woda, ale chwilowo to pominiemy. Natomiast MDI, izocyjan MDI, służy bardziej do robienia takich mocniejszych, bardziej zbitych, gęstych, często w ogóle bezkomórkowych, czyli bez powietrza, poliuretanów, czyli na przykład możemy zrobić siedzisko na rower, tak? Jakieś twardsze elementy, nie wiem co tu teraz przywlec. Wszystko co związane z gąbką, z poliuretanem, ale bardziej takim twardszym, zbitym
i bardziej uplasowanym do przetwórstwa technicznym niż właśnie takimi mięciutkimi, szybkimi reakcjami. Te dwa składniki po zmieszaniu ze sobą doprowadzają do wiązania cząsteczek, to zaczyna się wszystko pienić, utwardzać i mamy gotowy produkt. Do tego oczywiście jeszcze dochodzą takie składniki, na przykład jak woda, tak jak właśnie wspomniałem, woda jest reaktorem, który bardziej przyspiesza i napowietrza przede wszystkim wszystkie poliuretany, ale tych procesów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele i co chcemy osiągnąć, jaki konkretnie poliuretan, takie składniki musimy użyć. Ja w moim dzisiejszym, słuchajcie, doświadczeniu użyję polioli i izocyanianu MDI, dlatego że będę chciał osiągnąć gąbkę twardszą. Nie ukrywam, obecnie pracuję nad pewną rzeczą, którą będę chciał właśnie tego typu gąbką uzupełniać w formie wylewanej i to będzie pewnego rodzaju siedzisko, coś w podobie do siedziska motocyklowego, czyli ja nie będę potrzebował tego typu gąbki, która jest bardzo miękka i bardzo napowietrzona i bardzo delikatna, ale będę potrzebował miękkiej, a zarazem zbitej, sztywnej gąbki typowej takiej na siedzisko. Jeżeli ktoś by chciał się bardzo mocno zagłębić w produkcję tego typu gąbek, mógłby się połaszczyć o poszukanie składników bardzo szczegółowo, czyli oddzielnie polioli, izocyanianów, barwników itd., itd. Ja natomiast posiłkuję się gotowymi systemami do produkcji pianki. Tak więc z jednej strony mam bańkę, w której znajduje się poliol, a w drugiej mam drugą banieczkę ze składnikiem, z izocyanianem MDI. Moi drodzy, nie mogę na wizji podać Wam nazw, jak się nazywają właśnie te składniki oraz firmy, która je produkuje, ponieważ uwierzcie mi, że koncerny produkujące właśnie te składniki bardzo dbają o to, byście Wy, jako osoby prywatne, nie prowadziły produkcji właśnie tego typu rzeczy. Bardzo o to szczegółowo dbają, jeżeli ja Wam na wizji to podam. Te koncerny będą zgłaszały moje filmiki, a YouTube, widząc, że poważne koncerny zgłaszają naruszenia, w ramach kary utną mi zasięgi dla tego filmu, jak i 10 innych. Natomiast znacie mnie, ja Wam oczywiście te nazwy podam, nawet podpowiem, gdzie można to nabyć, ale musicie o to zapytać w komentarzach. Moi drodzy, dlatego żeby właśnie ten filmik nie uciekł gdzieś na koniec YouTube'a, żeby dotarł jak najdalej, tylko Wasze łapki do góry i jakieś skromne komentarze pomogą w promowaniu właśnie tej wiedzy. Tak więc to nie jest wiedza tajemna, ale niestety, jak widzicie, nie można tego powiedzieć. Mogę Wam to w komentarzach napisać, ale nie mogę Wam tego powiedzieć. Teraz tak, te dwa składniki zmieszam w trzech różnych wariantach. Pierwszy wariant to będzie 1:1, drugi wariant to będzie 2:1 i trzeci wariant będzie 3:1. Uzyskamy trzy różne gąbki o trzech różnych strukturach. Ja obecnie znajduję się w moim studio. Tutaj mam temperaturę oscylującą około 7-8 stopni, dlatego że jest pora zimowa. Ja ten cały eksperyment, może nie eksperyment, tą całą chemiczną reakcję przeprowadzę w ciepłym pomieszczeniu, w kotłowni mojego domu. Tam mam gotowe wentylatory do odpowietrzania i tak dalej. I temperatura oscyluje cały czas w okolicach 22 stopni. Musimy pamiętać, że używając izocyanianu oraz poliola, musimy zadbać, by te dwa składniki miały zawsze minimum 16 stopni temperatury. 16 stopni powoduje, że one będą działały prawidłowo. Poniżej tej temperatury mogą się krystalizować i nie dojdzie do reakcji chemicznej. Natomiast temperatura otoczenia, w której będziemy robili całą mieszaninę, musi oscylować minimum od 20 stopni w górę.
No dobrze, wykonałem dla Was trzy próbki, tak jak powiedziałem. Próbki wykonywałem w swojej kotłowni, dlatego że mam tam wentylator na wypadek, gdyby spaliny wydobywały się z mojego urządzenia grzewczego. Mam specjalny wentylator, pomieszczenie szczelnie zamknięte. Po wymieszaniu mikstury mogłem zamknąć drzwi i tam nie przebywać. Pamiętajcie, starajcie się nie przebywać w pomieszczeniach, w których dochodzi do tej reakcji. Jest to bardzo ważne. Tak więc ja, wykonując te próbki, na każdą z nich wystarczyło mi dosłownie 5-6 minut od momentu rozpoczęcia mieszania tych dwóch składników. Jeżeli chodzi o objętość, jak możecie zobaczyć, to było tylko 50 ml jednego składnika, 25 drugiego, a pojemnik jest tutaj, żeby Wam nie skłamać, 400 ml. To zobaczcie, jak bardzo zwiększyła się objętość już gotowego produktu. I teraz tak, w pierwszej kolejności zrobimy sobie, pokażę Wam piankę, może nie, może zrobimy pianeczkę, w której mamy proporcje 1:1. Ona może być delikatnie jeszcze tutaj lepka, ale już nie jest. Dlatego że ja, oczywiście pracując nad pewnym produktem, staram się, żeby ta wierzchnia warstwa, dodaję pewnego silikonu, staram się, żeby ta wierzchnia warstwa była lepka, żeby mi się przyklejała do materiału, w którym będę to wszystko wylewał. Chodzi tu o materiał tekstylny. No dobra, ja sobie tutaj to wyrwę jakoś. No i zobaczcie sobie, może jak najbliżej 1:1. Spróbuję tą gąbkę przerwać, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ona wygląda w środku. A, w ten oto sposób. I tu mamy skład 1:1. Mam nadzieję, że kamera bardzo fajnie Wam pokaże. 1:1. Jak z gęstością? Ściskam ją bardzo mocno. Z odkształcalnością. No i wracamy. Zobaczcie, tu mamy skład 1:1 naszej gotowej gąbki. Do czego mogę ją porównać? No myślę, że chyba mogę ją porównać troszeczkę do tej od gąbki od kąpieli, tak? Ta sama sprężystość, chociaż użyłem tylko MDI, a nie TDI, ale sprężystość 1:1 uzyskałem bardzo fajną. Dobrze, teraz pianka numer 2. No zobaczcie, tak to jest, jak się to wyleje. Podstawiłem sobie deskę, żeby na płytki mi nie poszło i się wylało. No i dobra, otwieramy piankę numer 2. I tu mamy już mieszaninę 2:1. Czyli dwie części poliolu, jedna część izocyjanianu. No i to tak samo spróbuję to rozerwać. O, teraz już ewidentnie czuję, że z jedną częścią izocyjanianu to idzie mi o wiele łatwiej. Zobaczcie, robi się, ta gąbka już się staje bardziej taka papierowa. Tak więc już jest na pewno delikatniejsza. No, nie wiem, czy kamera to ujmie, ale ma bardzo wyraziste włókna. Jest bardzo nawłókniona. I zobaczymy, jak ze sprężystością. Zamykam. Puszczam. Zamykam. Puszczam. No i zobaczcie, jak sobie ładnie wraca. Cały czas formę przyjmuje. Zamykam. Puszczam. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Trzecia próbka, moi drodzy, to jest już próbka 1:3, ale tutaj dodałem jeszcze troszeczkę wody, tak więc tutaj ewidentnie już trzeba zaznaczyć, że mamy pory bardzo, bardzo głębokie. Zobaczcie, jak w szwajcarskim serze. Obawiam się, że przy tym świetle, przy tej kamerze mało będziecie widzieć sprężystość. Sprężystość, zobaczcie. Więc sprężystość jest idealna tej pianki. Tak więc dodatkiem wody tworzy nam o wiele więcej komórek, więc jest bardzo podobna do gąbki od kąpieli. Dobrze, moi drodzy, teraz wyobraźcie sobie, że ja mając bańki 5-litrowe, tak jak wspomniałem, użyłem tylko 50 ml na jeden taki kubek, na taką próbkę. To teraz, jeżeli w firmach wylewa się do wielkich form,
powiedzmy metr na 2 metry. Miksuje się to wszystko i odczeka się 5-10 minut. To sobie wszystko ładnie napuchnie. Te gąbki stają się na tyle sztywne, że wyjmuje się je z tych form. Idzie sobie po prostu piła i wycina nam na taką, powiedzmy, piankę, no tapicerską. Ja tutaj mam piankę akurat 1,5 cm, ale oczywiście są grubsze, 2, 3, 4, 5 i w ten oto sposób ta gąbka powstaje. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, nie naświetlę Wam tu bardzo szczegółowo wszystkich składników i tak dalej, ale mam nadzieję, że ten filmik przedstawił Wam, że proces produkcji tego typu materiału jest beznadziejnie prosty. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że najśmieszniejszą rzeczą, a zarazem najdroższą, najlepszym biznesem, jaki jest, to zobaczcie te mieszaniny, które miesza się. Oczywiście podobne, nie będę już mówił o szczegółach. Chodzi mi o piankę poliuretanową, która jest w puszkach. W puszkach do natrysku, do okien i tak dalej. Oczywiście to są troszeczkę inne składniki, ale te mieszaniny łączy się ze sobą, szybko się pakuje w puszkę i się zamyka. One ze względu na brak możliwości rozszczelnienia pozostają w tej puszce, dopóki nie wylecą z pistoletu, kiedy ich nie wciśniemy. Jest to niesamowity biznes, gdyż te składniki kosztują grosze, a nabite w puszkę, jak to się mówi, gotowe produkty już kosztują swoje. Dobrze wiecie, jakie to są ceny. To jest tylko przykład poliuretanów i biznesu, kosmicznego biznesu, który za grosze jest nam sprzedawany za niesamowite pieniądze. Koszt wyprodukowania na skalę tych materiałów, które ja posiadam, zobaczcie, takiej gąbki, która kosztuje w sklepie 2-3 zł, nie wiem ile dokładnie, ja nie wiem, czy koszt wyprodukowania jej wynosi 2 grosze, pewnie nawet nie. Moi drodzy, jeżeli podobają Wam się tego typu filmiki, i tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomaga. No i co, mam nadzieję, że w czymś pomogłem. Taka ciekawostka na koniec tygodnia, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!